Co to za gra? Planetary Life demo. Jedno z ostatnich, które zdążymy na festiwalu sobie sprawdzić. To co? Moi drodzy, zobaczmy, bo wygląda dosyć prosto graficznie, ale może będzie dosyć. Do you want to skip? Nie, ja chcę tutorial. Czy może będzie fajna? Zobaczymy, demo. Moi drodzy, gra o tworzeniu planety. Ojojoj. I hope you enjoy demo, let's play. Wygląda ładnie. Witaj w Planetary Life. Damy sobie tutaj kamerę. I dzięki temu będziemy mogli przeżyć tą piękną przygodę razem. To jest główne menu. Tutaj masz dostęp do różnych rzeczy związanych na ekranie i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Mhm. Teraz tak. Tu się coś dzieje. O! Global Planet temperatura jest za wysoka. Oho! Wulkan! Czekajcie! Wyszczelił wulkan. To jest wulkan? Czekajcie, muzyczkę damy głośniejszą. Niech jest. Dobra. Wulkan, erupcja wulkanu. Pokaż, gdzie? O! Wulkan zrobił eruption. Wystrzelił. Pokaż kolejny. Czyli wulkany erupcje mają. Zadania. Set the planet core heat into the low setting. Czyli obniżyć temperaturę planety. Jakim sposobem? Oho! Czy jest za wysoka? Powinna być dużo niższa. Statystyki? No, erupcje spowodowały to, co spowodowały. To jest drzewo... to jest drzewko umiejętności. Możesz tutaj odblokować. Okej. Okay. Artifact items. Let's start unlocking Get Energy Artifact. Dobra. Collect Energy. Czyli zbierasz dwa Cosmic Energy w każdej turze i wtedy, okej, wtedy będę mógł je rozdać. A, idzie u góry. 124, 125, okej. Okay. Czyli coś tam będziemy dostawać. Teraz pierwsze narzędzie, artefakt, okej. Okay. Earth. Collect Energy. I tutaj mamy u góry, nade mną, robi się. Aha. Pyły. A, witam pan doktorant, dzień dobry. Pan mi musisz pomóc w takim razie. Co tu się dzieje z tą planetą? Czemu taka jest gorąca jak atmosfera w Sejmie podczas debaty? Oho. Dobra. Energy. Musimy zebrać. Dobra, idziemy dalej. Notyfikacje. Wulkany, moi drodzy, zrobiły eruption. Mamy dwa miejsca, żeby dać artefakty za planety. To też musimy dać drugi. To za chwileczkę, jak odkryjemy drugi chyba, tak? Skill. I teraz musi być zebranych 150 do 200. Bo ten kosztuje... A, ten kosztuje 200 i to 200. Dobra. A jeszcze możemy zobaczyć tu. Mhm. Tutaj chłodzenie. Mhm. Dobra, lecimy. Niech sobie leci, niech sobie leci. Dobra, leci, leci. Przyspieszmy. Ale zmiany na planecie następują. Dobra, i teraz tak. Ej, zobacz to. Jakie mamy zadania? Dodaj wodę na planetę. Dobrze. No to, żeby dodać wodę, to musiałbym chyba to, bo tu tak to mi wygląda, że tu jest woda, nie? Rainfall. No, rainfall, czyli strefa upadu, dobrze mówię? Biorę. Sprawdźmy dalej. Dobra. Water. I tu mogę podnieść do góry. Tu, tu? A to nie, chyba tak nie działa. Jak to ma działać niby?
Oho, wulkan wychodzi kolejny. Co jest? Ty, a tu nie ma w ogóle wody na tej planecie. Albo miejsca na wodę. To jest jeden wielki wulkan na wulkanie. Ty, no mam wodę, ale jak tą wodę tu dodać? Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Usuwam, ale nie działa. Mogę użyć komety, poczekajcie. Patrz. You can use comets. Co? You can extract water and then release somewhere else. Increase, decrease the planet rainfall rate. Press and hold to apply effect. Dobra. Zrobimy to. No ale to... Gdzie ma lecieć ta woda? No bo ja zużywam, ale tu nie widać efektu żadnego. Kometę na planetę muszę puścić. Tylko skąd ja tą kometę muszę wziąć? Pokaż. Rakieta, kometa, to. Kometę, tu. 500 kosztuje. No dobra, to musimy wdupić kometę, żeby się zdupiło wszystko. Dawaj, speeda damy. Niech leci. No ale to planeta jest cała już za gorąca, to przecież nie da rady uratować jej. To jest jeden wielka lawa. Same wulkany. Aha. Cieszę się, że jesteście. Setik jest szefem od 30 miesięcy. Dobra, mamy to. Stop, stop. Dzięki Setik, kometę. Dobra, użyliśmy komety. I teraz uwaga, moi drodzy. Kometa będzie leciała. Szykujcie się. Dziękuję bardzo Setiku za 30 miesięcy. Uwaga, walimy kometę. Używamy jej. 3, 2, 1. Bum. Gdzie ją rzucamy? Tu. Leci. Widzę ją. Leci, leci, leci. Pa, 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 pa. Nie, koło wulkanu spadnie. Pa. Dupnie. O kurwa. Żeśmy koło wulkanu wodę. Najgorzej. Dobra, jeszcze jedną. Użyjmy komety tutaj. Niech leci. Tutaj musimy zalać tą ziemię. I jeszcze raz. I jeszcze tutaj dupnę. Niech tu się taki ocean zrobi. Wodna kometa. Dupnę sobie z dwie komety jeszcze. Dobra. Dobra. Dobra, niech lecą. Oho.
Dobra. Tutaj też muszę dobrać. Tutaj gdzieś rzucę, żeby zaraz się cała woda nie... A może cała wyparuje. Kto wie. Może zaraz cała wyparuje. Dobra, rzuciłem kilka komet. Zobaczymy teraz, zobaczmy co się dzieje z nimi. Zobaczmy jak będzie wyglądała Ziemia zaraz. Może, bo my musimy wytworzyć tutaj atmosferę jakąś, nie? Klimacik musimy zrobić, atmosferkę. Dobra. Terraformacja, dokładnie. Kochani, i teraz tak. Zadanie. The land is ready. Dobra. 3000. Teraz tak. Set the planet's core heat into the load setting. Czyli musimy, moi drodzy, zapauzować. I musimy change core heat. Fire i wulkano. Increase or decrease planet core heat. Add fire to the area. Aha, ale to ja nie chcę. Life form. Wodę mogę podnosić, to też wezmę. I weźmiemy sobie... To wezmę, odblokuję, tutaj. O! Drop land! To będzie świetne. Co to jest Planet Surface Albedo? Tego nie wiem. Ale sprawdźmy. Odpalamy. Woda wyparuje ci. Wiem. Dlatego musimy obniżyć temperaturę. Zbiorę wodę. I tu ją rozleję. Dobra, ale to tak chyba nie działa. Jak to się obniża? Czekaj, bo ja nie wiem jak się tu obniża. Change core heat plus... Nie no, w dół. Pokaż statystyki. A, teraz obniżam. Dobra, idzie. O! Idealnie jest. Dobra. Między 0 a 40 stopni temperaturę trzeba zrobić. A ile jest stopni Celsjusza na zewnątrz teraz? 90? Nie, bo to chyba źle działa. Cloud albedo, dobra, czyli musimy... A, wytworzyć chmury! Dobra, bo musimy chmury wytworzyć, tak? Nie. Dodamy chmury. O. Dobra. I surface albedo teraz. A surface? Co to jest za słowo surface? Wpływ? Nie, to jest... O, jest. Powierzchnia. Aha, tylko że za niska temperatura będzie... Bo tu będą wysokie tereny chyba, o to chodzi, tak? Teraz. Dobra, musimy teraz podgrzać trochę temperaturę.
Bo zaraz to zamrozi się. O kurwa, wszystko zamarzło. Ua! Rainfall Arena. Okej, okay, dobra, czekajcie. Zamarzła mi planeta. Oh shit. Moment. To nie może tak być. Kometę dupnijmy. Ciul, kometa, dobra. Change surface. Dobra, i no teraz musimy dać tak. Rainfall. Muszę obniżyć tą strefę opadów i rainfall rate w ogóle jest za duży. Dobra, musimy obniżyć. Dobra. No i teraz musimy temperaturę jakoś podnieść, nie? Jak to podniesiemy? Ona będzie powoli sobie rosła, nie? Okej. Ona sobie chyba powoli będzie rosła. Ale co nie widać, co wyrabiam? Ale tu jest najważniejsze, ty masz na to patrzeć. Tutaj nic nie ma za moją kamerką ciekawego dla ciebie. Tu są najważniejsze rzeczy, że jak ja wybieram jakąś rzecz tutaj, że na przykład change heat i tak dalej, to ja tu zresztą zobaczysz. O. Tutaj są tylko takie przyciski. One ci nic nie pokazują, one ci nic nie mówią. Tu są takie przyciski i te przyciski to ja no biorę tak, że na przykład wodę, chmury, nie? No to wybieram tylko, że chmury. No i teraz jak klikam, to się tutaj przesuwa ten suwak. Spada albo rośnie, w zależności co zrobię. No i patrzcie, na przykład teraz, co się dzieje na planecie, nie? Wulkany, the dust atmosphere, czyli pyły, jest za dużo pyłów, moi drodzy. Teraz tak, archive a global average... Playing with albedos. Co to są albedos? Albedos to są wzgórza? Zniesienia? Co to jest albedos? Muszę podgrzać jądro, moi drodzy. No. Cloud albedos i surface albedo w tym reguluje jest, ile światła przechodzi. A, okej. Dobra, rośnie trochę temperatura od jądra, bo podgrzałem jądro. No i my musimy roztopić te, my musimy roztopić tą wodę. Ty, a co to jest za temperatura ta? Minimalna temperatura? A to jest średnia temperatura. No dobra, rośnie trochę, jest. I teraz musimy obniżyć. Wody się roztopią? Zobaczymy, czy się roztopią na naszych oczach. Oho! Nie, nie roztapiają się. Jest minus. Zobaczmy to. O, zaczynają się roztapiać. Essa. I teraz tak. Zaczynają się roztapiać. Okej. No i jest okej. Tylko problem polega na tym, że mam za tutaj ta temperatura tego jądra, nie? I ona spada jednak mimo wszystko. Nie jestem w stanie uzyskać więcej później. Dobra, life, życie. You must select area with water. A co to jest? To może czegoś mam za dużo, żeby... Temperatura mi nie... A może muszę obniżyć czegoś? Wody. Drop water.
Czekaj. O, 18 stopni, rośnie, jest. Dobra, teraz obniżymy. Zmniejsz ten core heat, bo znowu temperaturę wywali. No to właśnie zmniejszam. Jak to regulować? Globalne ocieplenie, tak właśnie ktoś się bawi suwakami. Kometa. Moi drodzy, rakieta kometa. Niech leci. No ale ochłodzenie od razu. Panie, daj pan spokój. Panie, daj pan spokój. Już na minus schodzi. Co jest? Ogrzewaj, ogrzewaj tą wodę, bo zamarznie. Grzej, 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 bo zamarza. No co za... A Boże. Zepsułem planetę, no. Ale grzejemy, grzejemy. Spokojnie, grzejemy. A, dupa. O, wulkany wychodzą, o. To wulkany ogrzeją trochę, nie? Meteor odblokowałem. I trzęsienie ziemi. I rośliny. I evolution. Dobra. Co jeszcze? Wiatry. Temperatury mogę zmienić nawet. Tornado mogę dodać. O, remove dust mam. Dobra, mogę dust dodać. Czekajcie. Teraz zrobimy tak. Tu? Jak się usuwa pył? Ale przez usunięcie pyłu, co mi to da, że usunę pył? No, ale usuwam, ale nie widać, żebym usuwał. Nie wiem, jak to działa. Aha, bo jest... Muszę dać play. O, rośnie temperatura przez to. Dobra. O kurwa, czekajcie, bo coś zrobiłem. O kurwa. O kurde. Oj, oj, przesadzam chyba z tą ziemią. Igram sobie. Oj, doigram się zaraz. Matka ziemia. Dobra. Dajmy tego pyłu. Troszkę usuniemy tego pyłu. Ja nie chcę tego pyłu, żeby tutaj już nie było pyłu. Tylko teraz tak, czy usunięcie pyłu powoduje... Właśnie, co to daje? Dust from the... Dobra, ale pył powoduje zmniejszenie czy zwiększenie temperatury? Nie. Pył jak daje, to jest zmniejszenie. Czyli ta izolacja jakby, tak? Ty, uczymy się rzeczy, których w podstawówce powinniśmy się uczyć chyba, co? Dobra. Muszę podnieść temperaturę. Dup. A tutaj temperatura się jakaś zepsuła. Dobra. Wulkany się obudzą zaraz. Zaraz zobaczymy, co to będzie za temperatura, kolego.
ogrzewająca świat. Dobra, ja zaraz tutaj w dupie jakieś potężne. Dobra, dawaj meteor. Tsunami. Dawaj meteor jeden i tutaj drugi meteor. Dawaj, zobaczmy jak to działa. Pa. Tsunami. Aha, bo to w ocean miałem dupnąć. Ja pierdziel, jaki głupi jestem. Ja w ocean to miałem dać. Dobra, wiatr mówicie, żeby dodać, tak? Wydmuchał wiatr. Podwyższmy temperaturę trochę. Nie, przepraszam, podwyższyć trzeba. Bo jest mało stopni na ziemi. I teraz musimy, życie musi się zacząć rodzić jakieś. Dodaj life form. Czekaj, czekaj. There is no vegetable to improve. Czekajcie, life form potrzebujemy. Usuń i daj. Damy sobie to. No jest 0 stopni, najgorzej. Minus 100 stopni życie? Nie no, jest 1 stopień, to życie się wykreuje zaraz, nie? Chyba. Tak, tak, oj tak, tak. Dobra, robię pierwsze stworzonko, moi drodzy. Co to będzie? Mikrogówno jakieś. Komórka po prostu. Jednokomórkowiec. Dobra. Chyba będzie żyć. Żyje czy nie? 2 stopnie. No to się powinien dobrze powinien się dobrze rozwinąć, tak? Jak są 2 stopnie. No, essa. Dobra. Create your first creature. No dobra, to pierwsze stworzonko trzeba zrobić. Wulkanos, erupcja wulkanu. 10 stopni już jest. O! Dobrze, dobrze. 10 stopni. Oj, 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 oj. There is no wege. Oho, oho, pokaż gdzie ten erupcja wulkanu, oko. Dobra, a gdzie są jakieś moje pierwsze formy życia? Tornado można dać, wulkan można dać. Mutacja. Weźmiemy to. Będziemy mutować. Ej, nie, usuniemy ten pył. Ten pył mnie denerwuje. Pył jest z wulkanów, tak? Coś chyba nie... Aha, bo to powinienem spuścić play. No, zobaczmy.
To są chyba chmury tutaj. Pył musimy usunąć. Chmury zostają. Ci 40 stopni, jest pełna essa. Zaraz będzie ładna planeta. Uspokójcie się. Będziesz zadowolony. Usuwam ten pył. Globalne ocieplenie, moi drodzy. O tak, lodowce roztapiamy. O tak. Zaraz będzie piękna ziemia. Oho, tylko że trochę za gorąco się robi. Powoli. O, musimy obniżyć. Hopla, w dół. 50 stopni to chyba za dużo, nie? Spokojnie. Jak damy odpowiedni core heat i tutaj odpowiednio usuniemy pył, to powinno być gitara. Dawaj. Usuwamy pył. No i teraz jest... No i teraz to tak, kolego. Teraz to ja rozumiem. Tylko ja bym więcej chmur dodał. O, spada temperatura. Oho. Spada, ale to do 20 jest ok. Cieszę się, że jesteście. Dobra. Zamaskowany legalista jest szefem od 18. Witam pana miesięcy. Zamaskowanego. Witam serdecznie pana zamaskowanego. Dzień dobry. Dziękuję ci serdecznie za 18 miesięcy. Pozdrawiam. Dobra, jest 20 stopni, jest ok, nie? Widzowie, 20... Ej, jakby było 21 stopni przez cały rok, czy by było w sam raz dla was? Dobra. Zrobimy robaczka jakiegoś małego. Primary plant material, consume other animals, dobra. Okej. Oho, zrobiliśmy życie. ELCALDO12 jest szefem od 13 miesięcy. Dziękuję ci bardzo, Elcaldo, dziękuję. Dobra, 24, trochę rośnie temperatura, nie wiem czemu, ale musimy ją obniżyć przez... Chyba chmury powinniśmy jakieś dodać. Dobra. Dobra, okej. Oho. Dobra, i teraz tak. Okej, tutaj troszkę damy jednak więcej. Tutaj damy troszkę mniej. Dobra. Spokojnie, damy po środku, żeby było idealnie. Teraz damy surface, albedo, fire, a jak damy fire, gdzie damy fire, tu? O, ogień.
Dobra, life. I co z tym życiem? Stworzyliśmy już jakieś życie. Stwórz swoją pierwszą kreaturę. No ale gdzie, gdzie creature? Gdzie to jest? Ja chcę stworzyć. Stworzonko. Nie wiem gdzie. Nie wiadomo, czy jest, czy już żyje, czy jeszcze nie. Zrób człowieka. No właśnie dokonałem jednego, dwóch już, patrzcie, mamy teraz tak, stworzymy, już wam pokazuję. Klikam gdzieś w wodę, bo potrzebujemy wodę, nie? Klikam. Czekaj, tutaj wulkan akurat. Tutaj. Klikam i teraz tak. Albo chloroplast, albo mitochondrium. Develop structure for consuming organic material, leading hetero lifestyle. Dobra. Chloroplast. Organelle that conduct light energy, sugar, czyli z tego, okej. Okay. To. I teraz dajemy komórki to i to. Sorry, this combination is... A, czyli ta kombinacja nie jest dostępna w demo. Czyli to i to. I powstaje co? Nie wiem, co to jest. Pantofelek jakiś. Robię roślinę. Okej. A teraz powinienem zrobić... mitochondrium? To jest niedostępne, a potem powinienem to zrobić. I żeby co jadł? To. Plant material. To. Dobra. Coś tam zrobiliśmy. Coś tu żyje w środku. Osiemnaście stopni jest. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Tu wybuchł wulkan. Możemy usunąć pyły. Usuniemy te pyły powulkaniczne. Dobra. No i niby spoko, ale co dalej? Kiedy tutaj jest coś, Evolution Energy. Aha, Evolution Energy. Collect Evolution Energy. Collects Evolution Energy from the creatures in the area. No dobra, tylko ja teraz nie pamiętam, gdzie ja te stworzonka stworzyłem. Tu? Nie. Ja ich nie widzę w ogóle. Ich nie widać, nie? To są kamienie, to nie są stworzonka. Mutacja, raid. Pokaż. Production. Increase production. Okej. Okay. I mutation rate. Dobra, to to musimy zwiększyć. Mutowanie. Zatokę masz. Tylko kurde, ja tu nie wiem, gdzie ja mam, gdzie ja stworzyłem te rośliny. Potrzebuję więcej artefaktów. Dobra. To usuńmy to. Dajmy tak. A, tu coś jest. O! Coś jest. Jaka temperatura? Jest okej. Okay. Dobra. Tutaj muszę tą wodę przenieść. Dobra. Dobra, i tu są tak ten. Ja tutaj powinienem dać, żeby tutaj mutacja była mocniejsza. Okej. Okay. Tu mutować muszą.
tu. To trzeba wymienić, to usunąć. Aha. O, coś się dzieje. Czekaj. Coś mutuje. Coś miłość jakaś się dzieje. Czekajcie. Coś jest ciekawego. Co to jest? Umiera ktoś? A, leczyć trzeba ich. Oni dostają. A, bo nie mają wody. Bo muszą w wodzie żyć. Dobra, to walniemy jakiegoś meteora tutaj, żeby poszła woda. Kometę tu dupnijmy. Tu kometa, dup. I tu trochę komety i essa. Pa. Pa. Dup. Idą dwie komety naraz. O kurwa, ale dupło. Aaaa! Dobra. Mamy duży ocean. Moisture. Co jeszcze możemy zrobić? Tornado, wulkany, bo to jest demo dopiero. No i tutaj jakieś reproduction, czyli tu się będą reprodukować. Zróbmy większy speed. Potrzebuję 100 żyjących stworzeń. Okej, okay, mamy dopiero 9. O, coś się dzieje, czekaj. Mam ewolucja młoda. Oho! Nareszcie, tworzymy widza. Tworzymy widza. Jak w spor. Dobra. Tworzymy widza. Czyli tak. Grass. Mówi, okej. Je. Dobra. Apply. Okej. Okay. Ewoluj. Evolve. Tutaj. Tu się coś ewoluowało. I żyją sobie kreatury. Musimy pył wywalić. Za dużo pyłu. O, patrzcie jak się produkują. A ja muszę ich leczyć. Ja muszę leczyć je, bo one się muszą rozprzestrzeniać, te kreaturki moje. Już jest 27. Pa, rośnie. Musi być ich 100. Chyba dupnę jakimś meteorem, co? Dupnijmy jakimś meteorem jeszcze, żeby się tu połączyły. O, tu meteor. A, przepraszam, kometa to miała być. Kurwa, rakieta, kometa. A meteor to... O kurde, meteor chyba coś zepsuł. Połączyłem go z oceanem. Nie no, meteor to się nie nadał. Earthquake, co robi? Adds earthquake in the selection spread randomly. Dobra tam. Kogo to obchodzi? Dobra, usuwamy dusta. The dust 1. Ile tam ich jest już? 35. Kurde, coś muszą się... A czemu to... Pa, połączenie się zdupcyło. Nie zadziałało połączenie. Dobra, ja biorę tą wodę stąd. Moment. Ja tą wodę tutaj przeniosę. O, oni się muszą połączyć. Gościu. Ty, patrzcie co się dzieje. 40 overpopulation. A potem evolve creature. Ja mu walę level.
Co mu dajemy? Single layered skin. Coś takiego. Apply. Grass. Evolve. Robię ewolucję. I tutaj dodaję jeszcze mu rogi. Dawaj, rogi. Będzie agresywny. Tak jest. Masz być agresor. Oho. Damy, temu uszka damy. Ajajaj. Aha, limit. O kurde, limit. Dobra. Mogę mu dać buźkę? Nie może być już tak zewoluowany. Musi pożerać się będą wzajemnie. Fury. Oho, już mu dałem ewolucję. Dobra. Okej, ewolucja poszła. Brzuszek. To już poszło. Przełyk. Dobra, poszło. Ja z niego koksa zaraz zrobię. No, jest taki mały diabełek z niego wyszedł. Dobra. To są te zadania. No patrzcie, cały ocean zaraz będzie w stworzonkach. Co kocie, co się dzieje? Ty, fajna gra, strasznie mi się spodobała, tylko przez to, że to jest demo, nie mamy dostępu do wszystkiego, jest tylko takie małe drzewko dostępne na razie, nie? Rozwoju, że tam jest jedna kreaturka, czyli stworzonko, jakaś jedna roślinka. Rośnie temperatura, oho, moi drodzy, rośnie temperatura na naszej planecie. Ciekawe dlaczego. Kłaniam się, witam Krzyniu, cześć. Parzą się. Ty, oni zaczęli ze sobą rywalizować. Zaczynają się kanibalizować. Rozumiecie? Po prostu stworzenia zaczęły ze sobą jedne drugie pożerać. I w ogóle cała ta gra będzie polegała trochę na tym, że... Widzicie, co się dzieje? Gra będzie polegała na tym, że musisz, aby utrzymać równowagę, będziesz musiał tworzyć zarówno agresywne, drapieżne stworzenie, jak i te, które będą tym drapieżnikom się dały zjadać. Będzie trzeba utrzymać chyba jakiś łańcuch pokarmowy, więc to nie jest tak, że... Ty zrobisz po prostu samych roślinożerców i tyle, nie? Czy będzie można uprawiać seks przedmałżeński? Tak, ale będzie trzeba następnie spożyć partnera. Dajcie spokój, ty. Moi drodzy. Ach. Zadzwoniła mi mama, że jakiś tam sąsiadka czy ktoś ma syna i jest wielkim moim fanem i chciałaby, że jak przyjadę do mamy, żeby coś tam, jakieś zdjęcie zrobił z nim, czy jakieś podpisał coś na zdjęciu. Ach, ta cena sławy. Niesamowite to jest. Okej. Słuchajcie, strasznie dużo. Ej, dobra.
mi to wystarczy. Ja kupuję ten projekt. W sensie ja wiem, o co chodzi i strasznie mi się to spodobało. Czyli Planetary Life. A właśnie tu, patrzcie, co tu jest. Tu jest edycja. Dodatkowo możesz sobie samemu stworzyć właśnie... O, zobaczcie. Tu jest symulator tworzenia tych... Czyli wybieracie tutaj, co ma posiadać. Na przykład ma mieć ogon. Ma mieć długi czy krótki ten ogon. Żołądek na przykład. Czym się będzie pożywiać. Dodamy mu skórę dodatkową. Damy mu fioletową skórę, że to jest robak z czatu. Tak? Z robak z czatu. Damy mu jeszcze, że grubszy jest. Oj tak, że jest potężny. Że dodamy mu... damy mu rogi, że jest trochę zły. Że jest trochę zły. Dokładnie tak. I jeszcze coś? O, może być. To jest taki obraz wasz. Taki. No, a tak zupełnie serio, to fajna gra, bo pozwala porobić fajne rzeczy. Troszkę mi się to ze sporem kojarzy. Takich gier już pewnie wyszło kilka. Natomiast ma ten element, to co było najpiękniejsze w Spore. Tworzenie swojego stworzonka małego, zwierzątka. Nawet wyglądu, ale ten wygląd, co najważniejsze, ma nie tylko wartości wizualne, ale także przede wszystkim statystyki mu się zmieniają. Na przykład jak mu dasz szczęki, czy to wtedy jest agresywny, jest mięsożerny, będzie pożerał innych, jest drapieżnikiem. Więc to są ciekawe, fajne rzeczy. Ja to uwielbiam. Plus, bo tu chyba nie będzie polegało to na tym, żeby... Znaczy inaczej, to z czym miałem największy problem, czyli w ogóle oczyszczenie planety, aby się tam pojawiła woda na tej planecie, to po pół godziny już mieliśmy za sobą. Także to było ciężkie do ogarnięcia, ale się udało. I wtedy musi się jeszcze rozwinąć nam fauna i flora. I pewnie jak tutaj widzimy, jak ta fauna, flora się rozwija, lasy, trzeba będzie jakieś pierwsze krzewy, zwierzątka i tak dalej, i tak dalej. To może być naprawdę fajna gra. No nie wiadomo niestety, kiedy wyjdzie. Daty nie znamy. Ale jeszcze jest... Aha, bo to już Universim. A, właśnie, no bo też jest Universim. To też jest gra, którą... Ostatnio żeśmy grali, tylko Universim nie jest grą, gdzie się tworzy od zera wszystko, tylko jest taka... To jest taki troszkę samograj, ale my mamy wpływ na to. Już wam mówię, to jest to, co żeśmy grali, że... Cieszę się, że jesteście. Od ludzi prymitywnych zaczynają wioski się tworzyć i tak dalej, nie? Od 28 miesięcy, co miesięczny haracz. To tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o Planetary Life. Polecam. I pozdrawiam. Bonko Life.